Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Na program zaprasza autoserwis Robert Wierżajtys. Dariusz Woźniak, witam Państwa w kolejnym odcinku magazynu Zza Kółka. Szanowni Państwo, dzisiejszy temat trochę taki dziwny, bo jest zima, jest zimno, a może będzie jeszcze zimniej. A dzisiejszy temat, czy używać klimatyzacji w zimę? Jeżeli tak, to jak często i dlaczego? Zapraszam Państwa na dzisiejszy odcinek. Tak jak na wstępie mówiłem, pytanie na dzisiaj, czy używać klimatyzacji w okresie zimowym, jesiennym? Otóż musimy sobie zdać sprawę z tego, że rzeczy, które nie używamy, ulegają po prostu samoistnym zniszczeniom, usterkom. W dzisiejszym magazynie skupimy się na klimatyzacjach ręcznych, czyli nie klimatronikach, nie automatach, tylko na klimatyzacjach po prostu takich właśnie włączyć lub wyłączyć. Należy wiedzieć, co krąży w układzie klimatyzacji. Nie tylko czynnik chłodniczy, ale również pewna część oleju. Olej ten służy w układzie klimatyzacji do konserwacji samych powierzchni wewnętrznych całego układu, ale przede wszystkim również do samego smarowania części ruchomych, a szczególnie kompresora. Kompresor jest jedną z najdroższych części w całym układzie klimatyzacji w naszym samochodzie, dlatego warto o to dbać. Także proszę Państwa, należy pamiętać, że jeżeli wyłączymy na te kilka miesięcy zimowych klimatyzację w samochodzie, nie będziemy jej używać. Ten olej, o którym mówiłem, który jest zawarty w czynniku chłodzącym, odkłada się w różnych częściach układu, nie smaruje nam tego układu, nie konserwuje. Ale również taki element jak sprzęgiełko elektromagnetyczne na kole pasowym sprężarki są i one, gdy nie są używane, również pokrywają się korozją, również ulegają awarii. Dlatego pytanie brzmi po prostu tak, używać. Tak jak mówiłem, 5-10 minut w tygodniu, niech sobie ta klimatyzacja popracuje, niech wszystkie części się nasmarują, a wiosną będziemy się cieszyć sprawną klimatyzacją. Oczywiście ten problem nie podlega autom, które mają tą nowszym autom, którą ta klimatyzacja tak naprawdę cały czas działa. Ale mimo wszystko sam efekt osuszania powietrza przez klimatyzację w aucie naprawdę podnosi nam komfort prowadzenia i automatycznie bezpieczeństwo, bo tak jak Państwu mówiłem, suche powietrze, mniej szyby parują nam od środka, no i dzięki temu więcej widzimy. Wielu z Państwa zapewne zadaje sobie pytanie, po co włączać, prawda, klimatyzację, przecież auto więcej spali nam paliwa. Proszę Państwa, no w okresie zimowym i tak to auto nam troszeczkę więcej pali. Te 5-10 minut naprawdę w tygodniu, naprawdę to jest ilość niezauważalna do naszej normalnej jazdy. A korzyści, no wymiernie, naprawdę możemy dużo zaoszczędzić, jeżeli dojdzie do jakiejkolwiek awarii w układzie klimatyzacji. Tak jak zawsze w niektórych odcinkach mówiliśmy troszeczkę o klimatyzacji, szczególnie w lato, mówiliśmy, że koszt naprawy sprężarki, jeżeli w ogóle da się naprawić, to idzie od 1000 w górę, od prostych modeli. Dlatego czy to auto nam spali tą szklaneczkę więcej paliwa w tygodniu, czy mniej, no koszt niewspółmierny z ewentualną przecież naprawą. Dlatego włączajmy tę klimatyzację, abyśmy, tak jak mówiłem, mogli z niej korzystać przez cały rok, nie tylko w lecie. Oczywiście należy nie zapominać o tym, o corocznym przeglądzie samego układu. O tym też również na wiosnę mówiliśmy, czyli odgrzybianie, dbanie o filtr kabinowy, bo to jest element, który może pomijamy, prawda? O tym filterku również mówiłem wielokrotnie, żeby wymieniać go sobie nawet samemu, jeżeli jesteśmy w stanie
i wiemy, jak to zrobić. To nie jest trudna rzecz. Nawet częściej niż raz w roku. Wszystko zależy, po jakich drogach jeździmy i jak dużo przede wszystkim. Bo to, jakim powietrzem oddychamy w samochodzie, oczywiście dużo od tego filtra kabinowego zależy. Częsta wymiana filtra kabinowego, szczególnie w takim okresie jak teraz właśnie, gdzie ta wilgotność powietrza jest wysoka, zapobiegnie nam parowaniu szyb. Jeżeli zaparują, szybciej nam te szyby odejdą, bo powietrze łatwiej, że tak wyrażę, wejdzie nam do auta, jeżeli mamy ten filterek czysty. Oczywiście sama czystość szyb też ma wpływ na to, czy ta para osiada nam na szybie w nocy, czy też nie. Także jeżeli czysta szyba, czysty filterek, sucho na dywanikach i wtedy mamy problem wilgoci na szybach z głowy. I podsumowując dzisiejszy odcinek, klimatyzację używamy nawet w zimę z powodów wymienionych wcześniej. Dlatego używajmy jej i będziemy bezpiecznie jeździć, troszeczkę bardziej komfortowo. A teraz stały punkt naszego magazynu, czyli znalezione w sieci. Zapraszam. I to wszystko w dzisiejszym odcinku. Dziękuję serdecznie Państwu za uwagę i zapraszam do obejrzenia kolejnego już za tydzień. Do zobaczenia.